W 2013 roku to się zaczęło. Zuzia, jak się urodziła, to mama miała pewne dysfunkcje. Nie mogła tak jakby jej przyjąć do swojej rodziny. I przyszła do mamy drugiej. I od 2013 roku tak naprawdę jest naszym dzieckiem. To były przemyślenia głębokie, nad którymi rozważaliśmy wszelkie za i przeciw, czy na pewno nam się uda, czy my podołamy, tak? My jako osoby, jako ludzie podołamy, jako rodzina, czy jesteśmy w stanie po prostu ogarnąć ten temat. Świadomi byliśmy tego, jak Natalka jest chora i jej choroby. Wiedzieliśmy, na czym to polega, ale tak naprawdę no, było wiele rzeczy, które musieliśmy przemyśleć, mając swoje biologiczne dzieci. Mając swoje biologiczne dzieci, no to wiadomo, że są to przemyślenia, ale generalnie przemyślenia pozytywne, wszystko się dobrze skończyło. Jako powiat otwocki jesteśmy odpowiedzialni między innymi za pieczę zastępczą. Miejsce każdego dziecka jest w rodzinie i w sposób szczególny zależy nam na tym, żeby jak najwięcej dzieci trafiało do rodzin. Placówka, nawet najlepsza, nigdy nie zastąpi kochającej mamy i taty. Znaczy, my już mieliśmy takie w sumie dzieci odchowane i wyzwanie, no zaczęliśmy wszystko od początku, tak? Wyruszyliśmy z pieluch i wróciliśmy do nich. I to było takie, znaczy wyzwanie, no. Bawa troszeczkę taka z tym wszystkim, no ale wychowaliśmy swoje, to nie było takie straszne wszystko. Mam wrażenie, że ten dom dla Natki był już znanym domem, bo ona chwilę tam, niecały rok wcześniej była u nas przez tydzień, więc ja mam takie wrażenie, że ona tutaj jak tak usiadła na tej kanapie, to tak jakby porozglądała się, ale tak jakby była u siebie. Czuła się tak jakby była już u siebie. No to wszystko takie na spontana było, bo my jechaliśmy z Olsztyna, zadzwoniliśmy do znajomych, że wracamy, to jak przyjechaliśmy, to wszystko było zorganizowane. I leżała taka mała pierdoła w wielkim łóżku. Przyjechała przyjaciółka i się nie mogła nadziwić, tak? Nacieszyć. Jeżeli chodzi o rodzinę czy znajomych, to wszyscy przyjęli Natalkę bardzo, bardzo fajnie. Nawet mamy takich znajomych, co myślałam, że gdzieś tam może pomyślą sobie, że a dlaczego, a ten to w ogóle całkiem odwrotnie. Oni nas przyjęli w ogóle, no super, że Natalka jest, że my wiemy, że tak naprawdę ona będzie u was miała jak najlepiej. Nie ma chyba aż tylu osób chętnych, żeby brać dzieci do swoich rodzin. Albo jest na tyle ich jakby dużo, ale tylko tych gadatliwych, tak jakby, że a no fajnie by było tak i w ogóle, ale żeby faktycznie wziąć to dziecko, no to jednak jest mało chętnych, tak? A dzieci są naprawdę wdzięczne, bo dają tyle miłości, odwdzięczają się za to wszystko. Milion razy chyba więcej jak biologiczne dzieci. Jakbym miała podjąć drugi raz taką decyzję, to chyba byśmy podjęli. Trochę mamy słabe warunki, ale jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Tak dzieci rosną, więc marzeniem, żeby była zdrowa i wykształcona, to jedyne takie. Ja myślę, że rodzicielstwo zastępcze to jest troszeczkę taka misja, taka wycieczka, która jest do końca nieodkryta, tak? Ponieważ z biegiem czasu my wszystko odkrywamy, my widzimy, jak się zachowuje dziecko, jak się rozwija, jak chłonie świat, jak poznaje wszystko. To też jest dla nas ważne, dla nas w tej drodze z tym dzieckiem jest to bardzo ważne i to, że możemy, nie wiem, możemy nawet
nie wiem, pierwsze słowa usłyszeć, których wcześniej nie było. Nie wiem, pierwsze kroki pokonać, których wcześniej nie było. Akurat w naszej sytuacji tak było, bo Natalka zapomniała wszystkiego. Zapomniała przez śpiączkę farmakologiczną wszystkiego. Więc dla nas każdy jej kolejny postęp w życiu to było wielkie szczęście. Mimo to, że my tak wcześniej też to znaliśmy. Znaliśmy wśród dzieci swoich biologicznych od dzieci. Ale to, że ona mogła coś osiągnąć, to dla nas było duże szczęście i naprawdę serce rośnie, jak się widzi, jak to dziecko po prostu chłonie świat. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku jest wyznaczone przez starostę na organizatora pieczy zastępczej. Od wielu lat poszukujemy, zachęcamy, staramy się przybliżać mieszkańcom powiatu rolę rodzin zastępczych. Wykonują niezwykle istotną pracę, dają dzieciom z bardzo trudną historią życia opiekę, oparcie, rozwiązują ich problemy emocjonalne, a także pozwalają na to, by pomagać im lepiej radzić sobie z różnymi trudnościami. Takich rodzin w powiecie mamy 66, w których wychowuje się aktualnie 82 dzieci. Tych rodzin jest za mało. W zasadzie borykamy się z takim tematem poszukiwania nowych kandydatów. Kandydatów, którzy przyjęliby, otworzyliby swój dom dla dzieci o szczególnych potrzebach. Poszukujemy kandydatów dla dzieci z niepełnosprawnościami, dla dzieci z zaburzonym zachowaniem, dla dzieci, których historia życia była pełna przemocy i różnorodnych traum. To opiekunowie zastępczy, tworząc najbardziej optymalne środowisko życia, pomagają dzieciom rozwiązywać ich ogromne problemy i dają im szansę na lepsze życie. Wszystkich, którzy chcieliby spróbować takiej misji w życiu, którzy chcieliby przyjąć takie wyzwanie, bardzo serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami. Procedura kwalifikacji jest dosyć prosta i bardzo przejrzysta. Zaczynamy od badań psychologicznych, poprzez wizyty w domu, poprzez badanie motywacji i poprzez szkolenie, w trakcie którego rodzice zastępczy dowiadują się, jak pomagać takim dzieciom. Wyposażani są w niezbędne kompetencje, takie, które pozwalają rozumieć te dzieci i tworzyć im jak najlepsze warunki rozwoju.